Jestem w Sanchezie przed warsztatem. Jadę, szefie, mam wolne autko. W porządku, w porządku. To za ile będziesz plus minus? Parę minut. Dobra, do zobaczenia. Naprawić? Tak, tak, poproszę. Naprawić i umyć, jeżeli pan mógł. Dziękuję bardzo. Proszę pana. Tak? 680. Ile? 680. 680 dolarów? Tak, tak, bo tam trzeba plastiki wymienić. Plastiki trzeba wymienić. To chyba niedrogie. Ale wie pan. 680? Kurwa, no tak, kiedyś na warsztacie za motocykl brałem stówkę tutaj. Dobra, niech będzie. Bo choć karoserię też robić, czy tylko silnik blanka? Wszystko, wszystko. No to 680. Dobra. Zmyciem, nie? Zmyciem. Zmyciem, zmyciem. Sprawinka jest na pewno. Jasne, przeczytam. Po streamku. Szukam, Bożydar, szukam takich osób jak sekretarka, marketingowiec, informatyk. Praca bezpośrednio w moim sztabie wyborczym. Proszę. Bożydar. Ale patrz, jak nóżkę sobie przytuptałem tutaj. Gra gitara? Gitara. Świetnie. A, jest już w biurze jako tako. Dla mnie szef nie ma konkurencji, ale z miłą chęcią posłuchałem, czemu pani Sus jest przyprzoną suką. Już mi się ona podoba. Halo? Panie Felipe. Tak? Tak się składa, że za niedługo dojdzie do mojej mediacji z tym pożytarem przebrzydłym. Słucham? Składa, że za niedługo będą mediacje z pożytarem. Ale jakie mediacje? O czym pan mówi? Pan się z nim nie spotyka. Jak to nie? No pan się z nim nie spotyka. Nie do mnie. No dobrze, dzwonił, ale pan się z nim nie spotyka, skoro nóż panu wsadził w brzuch. Pan go unika. Słucham? A ja mu wsadzę w serce. Panie jako tako, pan się nie spotyka z nim, kurwa mać. Spokojnie, dobrze się zrobić z głupiego. Siedzę w biurze zamknięty na cztery spusty, czekam na ciebie. Dobrze, do zobaczenia. Swoją drogą dzwoniła do mnie twoja sekretarka. I co? Dawała mi spotkanie. Co? Proponowała mi spotkanie. Naprawdę? Kiedy? Przed chwilą, będzie w biurze u pana zaraz. I sobie pomyślałem, że będzie można ją wykorzystać do pewnych celów. Czekam na pana. Co jest, kurwa? Już nie rozumiem. Jestem, już idę, dobrze? Dobra. To Helkę się naprawiał mechanika samochodowego? Może Traworek wróci? No, jest taka szansa. Cześć. Cześć. Podjechałam tutaj tym czymś wolno strasznie. Cóż, dzwoni do mnie pan jako tako. Aha. Chcę się spotkać, mam do mnie biznes. Powiedziałam, że bez szefa nie pójdę. Okej, ale to... On do ciebie dzwonił, czy ty do niego? Nie, on do mnie dzwonił. Kurwa, mi powiedział, że to ty dzwoniłeś do niego. Nie. Przepraszam. Mam wysłać zdjęcie z ekranu, tak? Tak, może na sekundkę? Tak. Mogę wysłać zdjęcie z ekranu. O kurwa. No to od razu. Jako tako? Ale tak czemu jest? Ty mówisz, że sekretarka do ciebie dzwoni, jak ty do niej dzwoniłeś? Przecież ona do mnie dzwoniła, to coś nie jest. Słucham? Billing wysłać. Wysłać. Mogę ci billing wysłać. No? Pewnie. Ja już nie wiem, każdy kurwa mąci. Każdy mąci, zaraz. Ach. Ja już kurwa nie wiem. Każdy kurwa mnie kłamie. Może ja po prostu pojadę stąd.
wykonałam zdjęcie. W porządku. Co potrzebuje ten ów pan? Bo nie rozumiem. Nie mam pojęcia, mówił mi, że do niego dzwoniłaś. Nie, nie dzwoniłam do niego, mam zdjęcie, zaraz wyślę na maila. Okay. Generalnie rzecz biorąc powiedział, że bez szefa nie idę. Powiedział, że czeka w szefa biurze. Idę wam tam przyjść. Ja nie wiem, co on knuje ten jako tako. Za mną nic nie poknuje. Bardzo się cieszę. Się pamiętam i tedy i tepiam. Powiedziałam, że tak, pamiętam, ale żadny biznes nie zamierzam zmieniać. Eli, w sprawie tego kasyna. Udwołaj to. Kurwa, na pewno możesz. Tak, nie lubię tak. Ale na pewno możesz nawet zadzwonić i powiedzieć, że jednak nie możesz. Że jednak nie możesz. Jakbym poszła, co się takiego stanie? No i po prostu nie chcę, żebyś pracowała w kasynie, dla kasyna, przy kasynie. Okej, okay, a może być teraz? Więcej nie będzie? Nie. To nie zrozumie źle, ja nie mam nic przeciwko aktywności, które masz, że tak powiem, poza biurem i tak dalej. Przecież jesteś wolnym człowiekiem, możesz robić co chcesz, ale nie kasyno, nie kasyno. Nie lubię ich tam. Szef, dobra, jeden powód. Jeden argument, który mnie przekona, a mnie ciężko przekonać. Nie? No ale, Eli, nie wystarczy ci, że mówię ci, że żebyś tego nie robiła? No nie do końca mi to wystarczy, bo jakby, mówię, gdybym wiedziała wcześniej, tak, znalibyśmy się wcześniej, no to bym pewnie miała jakiś pogląd na ten temat. Nie chcę, żeby moja sekretarka, asystentka, pracowała w kasynie jako hostessa. Są tylko 2-3 godziny. Nawet na 10 minut. Bardzo nie lubię tego sposobu. Jakiego? Takiego, że to się decyduje i potem to... Ale to nie jest tak, że ja powiedziałem ci, że śmiało, a później zadzwoniłem do ciebie, jednak nie. Ale to ja powiedziałam, że tak, mam wolny wieczór, mogę pomóc. No to powiedz, że w pierwszej pracy, tej ważniejszej, jednak się coś wydarzyło i... No znaczy, nie wiem, no wymyślisz pewnie, co będziesz chciała, jeżeli tam nie pójdziesz. A tak jak mówię, jesteś... Ciężko mi zargumentować to, powiem szczerze. W sensie... Szef wie. Ja jestem jak taka tabula rasa, nie? Czysta karteczka aktualnie. Aha. Mhm. I w sumie fajnie byłoby sobie też wyrobić jakąś opinię na ten temat. Może czegoś wysłuchać, posłuchać, bo wiesz, no może przecież wszystkiego nie powiedzą, nie? No ale wiesz, no... Możesz sobie przecież tam iść po prostu. Inaczej. Jeżeli odmówię jej na przykład, a potem pójdę tam po prostu, to będzie po prostu... No nie, no... Byłoby idealnie. O, okej. Okay. Gdyby to był szef, a to jestem ja. Byłoby idealnie. Ale rozumiesz, to jestem ja, mnie tam nikt nie zna i nie chcę palić mostów, których jeszcze nawet nie mam. Rozumiem, czyli bardzo ci na tym zależy, żeby tam iść. Ewentualnie dla przyszłej współpracy i tak dalej. Bądźcie Boże! No ale to dlaczego mówisz, że nie chcesz palić mostów, których nie masz? Dlatego, że chciałabym może kogoś poznać, zobaczyć jak tam jest, nie byłam tam nigdy po prostu. Możemy tam iść kiedyś razem. Pan się Oskar nazywał może? Przypadkiem? Słucham? Oskar pan się nazywał? Nie. Nie. A nie pracuje pan tu, tak? Nie. Dobra. Przepraszam, że przeszkadzam. W porządku. Szefie, generalnie ja mam z kim tam pójść, tylko generalnie rzecz biorąc po prostu jestem ciekawa, nic więcej. Nie mam żadnych ukrytych, nie wiem... A jesteś ciekawa, co się stanie, jeżeli tam pójdziesz? Tak, jestem ciekawa, co się stanie, jeżeli tam pójdę. To ci mogę powiedzieć. Ja oświadczam wszystkim, że jestem... sekretarką Monteza, która pracuje jako pomoc dla... No po prostu, nie, no po prostu będziemy musieli się pożegnać. A dlaczego? Bo mi się to nie podoba, Eli. Za długo ciągniemy już ten temat, za długo ciągniemy ten temat. Nie chciałbym całego wieczoru rozmawiać o tym, że nie chcę, żebyś poszła pracować do kasyna. Mam nadzieję, że rozumiesz moją perspektywę. Wytłumaczyłem ją dosyć w taki sposób, jak mogłem. Nie znamy się z długo. Szef mnie stawia w niezbyt dobrej sytuacji, bo w tym momencie ja swoją twarzą powiem, no dobra, wiecie co, jednak mam wyjebane, jednak nie przyjdę. Ale możesz to ująć w inny sposób, jakikolwiek inny, Eli. Po prostu mi się to nie podoba, jeżeli pójdziesz tam pracować i nie chcę współpracować z osobą, która jest hostessą w kasynie. Jeden konkretny powód, szczery. Po prostu nie chcę. Nie ma to ci musi wystarczyć. Nie musi.
Szefie, naprawdę nie tak się umawiamy. Właśnie tak się umawiamy. No szefie, albo się szanujemy i nie wiem, mówimy sobie szczerze, no ja... Może tutaj... powiedziałeś, że się nie... powiedziałeś, że się może dobrze nie znamy i jeżeli ci dobrze, jeżeli się lepiej poznały, my to ci powiem. Dobrze, powiedzmy, że przemyślę. Muszę wiedzieć teraz. Teraz to ja nie wiem, na czym stoję. Na parkingu w Sandy Shores. Bardzo śmieszne. Prawdziwe. Mhm. Ale ja nie mówię o tej sytuacji. Mówię o sytuacji? Albo lewo, albo prawo, Eli. Albo lewo, albo prawo. To nie jest takie proste, bo generalnie rzecz biorąc nie sądziłam, że jakiś tam zwykły, nie wiem, event, wydarzenia, cokolwiek... Tak, ale nie w kasynie. To może być, nie wiem, parada równości w Paleto. To może być... Naprawdę? To może być... No, byłoby lepiej? No, kurwa, nawet tak. W tym przypadku tak. No błagam. Tak, nie. W tym przypadku tak. Szanujmy mam się. Do tego swoje powody, mam konkretne powody. To są moje powody. Mogę się z nimi z tobą podzielić, ale nie muszę. W tej relacji, patrząc na to stricte biznesowo, nie podoba mi się to, jeżeli pójdziesz do kasyna na imprezę. Jeżeli chcesz tam iść, oczywiście możesz to zrobić, ale to niestety będzie się wiązało z zakończeniem naszej współpracy. Mam nadzieję, że swoje stanowisko przedstawiłem w dosyć jasny sposób, wyraźny. Teraz powiedz mi, jakie jest twoje stanowisko. Zamknijmy ten temat w ciągu 30 sekund najbliższych, bo trwa to już zbyt długo. No, trwa to zbyt długo, bo szef nie potrafi powiedzieć mi jednego powodu. Ale to powinien ci wystarczyć powód, że nie po prostu mi się to nie podoba. Ale to szef nie ustala tego, co mi powinna, co nie powinno. Szef jest całym szacunkiem. No, wydaje mi się, że w tej relacji w taki sposób powinno to działać. Tak, ale powinno to działać w pracy, a nie w momencie, kiedy ja decyduję się na jakiś piątkowy wieczór w jakimś, nie wiem, lokalu, nazwijmy to bardzo krótkim. I bardziej mnie interesuje jeszcze to, co robimy z jako taką. Bo nie wiem, czy ja mam tam sens w ogóle jechać. Nie zamierzam, nie chcę, nie wiem po co. Nie jedź do jako tako. Zakończmy ten temat. Świetnie. Kurczę, gdybym znała chociaż jeden powód, to może byłoby miła... Ale jest jeden powód. Nie chcę, żebyś tam pojechała. To jest jeden powód. Dlaczego nie powinnaś tam iść? A ja chcę willę z basenem. Wiesz, jak wygląda? No dobrze, to w takim razie w innej pracy. W takim pracy, razie no. Napiszę szefowi maila, dobrze? Nie, jeżeli napiszę, teraz stąd ale odjadę... Ale ja muszę napisać maila do pani Suzy i wówczas powiedzieć jej co i jak, jeżeli mam ochotę zrezygnować. I dopiero wtedy jeszcze powiem z maila. Nie, muszę wiedzieć tu i teraz, Eli. No ja napiszę do niej maila, już powiedziałam, ale generalnie rzecz biorąc... no, tak jak powiedziałam, po mailu do pani Suzy napiszę do szefa. Ale co napiszesz mi? Że zrezygnowałam, że w takiej atmosferze, czy wszystko w porządku. Pasi, pasuje, odpowiada, w porządku. Nie podoba mi się to, w jaki sposób do mnie mówisz. Pasi, pasuje. Przepraszam, ale generalnie szef też mnie stawia w niezbyt ciekawej sytuacji. Nie stawiam cię w żadnej nieciekawej sytuacji. Stawiam je, szef. Nie mówiąc mi dlaczego. Dlatego mówię, napiszę maila, a potem napiszę do szefa. Może być? Czy tak lepiej się nie, no powiedz mi, że nie pójdziesz tam jutro pracować. Nie potrzebuję żadnych maili. Ale ja potrzebuję maila do pani Suzy. No dobrze, ale to... Ja potrzebuję tylko tego, żebyś powiedziała mi, że nie idziesz tam pracować. Czy to, że piszę maila do pani Suzy z rezygnacją, to nie jest powiedzenie, że nie idę tam pracować? No nie. Jak to nie? Nie jest równoznaczne. A z czym jest równoznaczne? Poprosiłem cię o decyzję. Powiedziałeś, no że napiszesz maila do Suzy, a później do mnie. Tak, napiszę maila do pani Suzy z rezygnacją, a potem do szefa. Nie mogę teraz, zaraz zadzwonię. Lekko się denerwuję, proszę się pospieszyć. Temat mamy zamknięty? Tak, jeśli czas jest na to jeszcze, żeby zrezygnować, to dam szefowi znać po prostu. Ja aha, czyli jednak, jeżeli jest czas na to, żeby zrezygnować, to wtedy zrezygnujesz. Jeżeli,
jeżeli na przykład pani sobie napisze mi jest za późno, coś tam, coś tam, coś tam, to ja wówczas sobie napiszę, jak się to zakończyło. O to mi tylko chodzi. Aha, no czyli nadal chcesz. Przez mnie nie zaszukuję. Nie. Dobra, dobra, jeżeli napisze ci Suzy, że nie ma czasu na to, żeby zrezygnować, to tam pójdziesz. To ja no. I napiszę. Napiszesz nie, mi długą wiadomość, że to będzie tylko jednorazowe i cały nie, czas. Nie, szefu, nie w ten sposób. Generalnie chodziło mi o to, że jeżeli tak będzie, to może szef bardziej zadziała i zakończy to w jakiś ładniejszy sposób. To znaczy w jaki ładniejszy? Dla mnie jest sytuacja zero-jedynkowa. No tak, typowy facet. To całkiem pociągające. Powiedziałam, że napiszmy na zarezydencję. Dobrze. Jaka zatem decyzja? Napiszemy na zarezydencję. Czyli nie pójdziesz jutro do pracy w kasynie? Mam taką nadzieję. Aha, masz taką nadzieję. Tak. Dobrze, jeżeli to jeżeli... Na przykład, Eli, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Jestem spokojna. Jestem Eli, spokojna. Inaczej, jeżeli nie możesz podjąć decyzji w tym momencie, to ja podejmę ją za ciebie. Bardzo miło mi się z tobą współpracowało. Naprawdę ale bardzo miło. Tak nie można. Ale no, ja już powiedziałem. Powiedziałam, że powie to, że chciał i jeszcze nie pasuje, że było nie ładnie. Nie, powiedziałeś, że masz nadzieję, że jutro nie pójdziesz. Ja potrzebowałem nie, konkretnej decyzji tu i teraz. Chciałabym napisać. Jeżeli Suzy chodziło o to, żeby nas skłócić, to jej się udało, więc jak jutro będziesz na imprezie, to powiedz jej będzie, gratuluję i pozdrawienia od Menteza. Nie będę na imprezie, to szef tak szybko się poddaje? Świetnie. Nie, nie poddaję się, ja po prostu jestem albo w lewo, albo w prawo. Nie lubię no po ja prostu drążyć tematu. Wyślę maila z rezygnacją. Czyli to, co szef chciał. Do zobaczenia. Czyli? Świetnie. Słucham? Do zobaczenia, tak? Czyli świetnie. Co świetnie? Do zobaczenia, czyli nie kończymy współpracy. No na pewno się gdzieś zobaczymy, to zależy od ciebie. Nie, szefie. Ja powiedziałem teraz swoje zdanie. Teraz się szef określi. Bo ja też wyraziłam swoje zdanie, że wyślę maila z recept. Szef myśli, że wyślę maila, powiem, nie dziękuję, nie przyjdę, po czym tam pójdę, naprawdę? Nie. Powiedziałaś mi, że wyślesz maila z rezygnacją i zobaczysz, co ci Suzy odpisze i że masz nadzieję, że się i jutro nie będziesz tam musiała... I napiszę szefowi, jak to się zakończyło i tak dalej. Dobra, już nie chcę o tym rozmawiać, naprawdę. Do zobaczenia. Nie, jestem zmęczony już. To trwało zbyt długo, o godzinę. To nie jest tak, że ja mam cierpliwość. Ja po prostu jestem już zmęczony dzisiaj roleplayem. 6,5 godziny gram. Wiecie, ja na zmęczeniu, że tak powiem, wiecie, siedzę po prostu w letargu, ale mam nadzieję, że zrozumiała. Czy ja mówiłem coś niejasnego? Dobrze mi się z nią współpracowało, więc nie chciałem ostro jechać, ale no, w pewnym momencie trzeba było. Ale to, czego oczekiwałem od niej, to to, że jeżeli zadzwoniła do mnie i powiedziałem, że to się mi nie podoba. Co to jest za kwestia, ale dobra, chcę usłyszeć argument. Ale dobra, dlaczego? No kurwa, moja prywatna sprawa. Wytrzymałem długo. Prócz tego, że nie podałeś jej konkretnego powodu, dlaczego... Ale stary, Proxter, ale czy w momencie... No, ja wiem, że to jest gra, ja wiem, że to jest roleplay, ja wiem, że po prostu to nie jest jej, że tak powiem, pierwszoplanowa praca, ale mimo wszystko jest. Nigdy w życiu, pracując gdziekolwiek, a miałem kilku szefów, w momencie, kiedy ten mi by powiedział, słuchaj Filip, nie rób tego, albo nie jedź tam, albo kurwa, nie wiem, cokolwiek innego, co miałoby ewidentny wpływ na pracę, nie wiem, no wyobraźmy sobie, że chciałbym popracować dla innej firmy, mając umowę z inną, i bym się zapytał, szefie, ale to w sumie nie jest, nie przekracza zakazu konkurencji i w sumie mógłbym to zrobić. A on by powiedział, Filip, nie. A ja bym powiedział, ale szefie, dlaczego? Ale podaj mi, szef, argument. Ale jakiś jeden. Filip, nie podoba mi się to. Ale jakiś konkretny. No kurwa. Chodź ze mną do środka. Czuję się niebezpiecznie. No zamknij tę fabrykę. Co jest? Chodźmy, panie. Mam test do góry. Świetnie. Poczekajmy za moim ochroniarzem. Co się dzieje? Dobra, chodźmy.
Co się dzieje? Boże, Darno mnie wypisuje cały czas. Przeklęty Ziemianin. Słuchaj, wysłałem ci te bilingi, wy sami się widziałeś. Jeszcze raz? Bilingi? Wysłałem ci ten biling w SMS-ie, że to ona do mnie dzwoniła, zobaczmy. I co? No i co? Teraz nie wiem, jak to wygląda z bilingami. Nie, to pan do niej dzwonił. Jak ja do niej? No tak jak pan patrz, dzwonił do mnie. Strzałka do zobacz góry. A nie, faktycznie, faktycznie. Widzisz? Faktycznie. Ona do mnie zadzwoniła. O kurwa. I co, teraz mi wierzysz? Ty, faktycznie. Faktycznie. I co, wierzysz mi teraz naprawdę, Montez? No teraz wierzę, no. Czyli jednak warto posłuchać starego dziada na beby. Słuchaj, co ty na to, żebyśmy razem ukręcili nosa Bożydarowi? Panie jako tako, dla mnie emocji dzisiaj za dużo. Za dużo emocji. Już potrzebuję spokoju chwilę, okej? Okay? Wystosujemy najpotężniejszy pozew. Panie Kotoko, pomówmy o tym jutro, naprawdę. Dzisiaj dla mnie już za dużo emocji. Mój ochroniarz też będzie miał do pana sprawę. Tak się składa, że ma taką dosyć intymną sprawę. O, to do intymną sprawę to niech do Vanilii Unicorn idzie. Właśnie, problem z Vanilią jest trochę. Dziewczyny mają choroby. Ale panie jako tako, pan próbuje mnie w tym momencie obrazić z intymną sprawą ochroniarza do mnie? Kurwa mać, co to ma być? Chcę pozwać ich tam. Nabawił się choroby wenerycznej. Przez jedną dziewczyn z Vanilii. Okej. Okay. Ale to, że tak powiem, jest ryzyko, tak? Jest ryzyko, jest zabawa. Idziesz, możesz pan coś złapać. Pan od razu mnie już wyzywa, tak? Tak mają się nasze relacje łączyć. Ja przychodzę z pomocną ręką, chcę się pogodzić, a pan tak do mnie. Nie, po prostu jestem już zmęczony, panie jako tako. Cieszę się, że pana widzę. Cieszę się, że pana widzę. Pojechałem uratować panu życie. Po prostu jestem zmęczony. Mam do pana zaufanie i mam nadzieję, że go nie stracę. Idziemy. Dobrze, panie. Nie no. Wszystkim się kurwa chyba dzisiaj w dupie poprzewracało w tym roleplayu. Chyba wszystkim się w dupie poprzewracało. A ja jestem za łagodny. Kurwa mać. Jutro wpadam tu na pełnej piździe, kurwa, i wszystkich wyjaśniam. Tak nie może być, kurwa. Sekretarka mi mówi, że ja mam jej podawać powody. Intymna sprawa. Kurwa, króciutko z nimi. Króciutko, kurwa, z nimi wszystkimi, bo ja jestem, kurwa, jebanym Twisted Fate'em, a nie gościem na usługach, kurwa, kogokolwiek. Do chuja pana. Twisted pierdolony, kurwa, Fate. Jest długo, późno. Ale kurwa, jutro wjeżdża, kurwa, Montez. Chyba niczego mi nie podrzucili do biura. Ale na wszelki wypadek nie będę tutaj stał. Kurwa, naprawdę jeszcze będę 2 godziny poruszał kwestię pracy u Suzy? Kurwa, to powinna być krótka piłka. Szef nie chce, dobra, nie idę, żebym ja się musiał, kurwa, tłumaczyć.
Nie, nie pójdę. Już powiedziałam. Szef wybaczy, że mówię, co myślę i przy okazji wyraziłam swoje szczere zdanie. Nie, kochana, ty chciałeś sprawdzić, czy ja zrezygnuję z pracy z tobą, jeżeli tam pójdziesz. Kurwa, przecież ja się znam na ludziach. Jestem przecież Felipe Montes. A ty, drogi widzu? Będziesz tu jutro? Ever get that feel that you can't shift the tide that sticks?